Pani poseł, czy to prawda, że wybiera się pani do Parlamentu Europejskiego? No tak, tutaj nie ma, to nie jest jakby sprawa, czy ja się wybieram, tylko dostałam propozycję startu. Rzeczywiście w wyborach do Parlamentu Europejskiego zostałam zaproszona przez Jarosława Kaczyńskiego na listę, więc jestem na liście, startuję, a wyborcy zdecydują, czy się wybiorę, czy nie. Także rzeczywiście przede mną w maju, myślę, taka intensywniejsza kampania. Jaki to jest okręg? Oj, duży okręg, bo to jest całe województwo dolnośląskie i Opolszczyzna. Natomiast rzeczywiście jest to ważne zadanie, jeśli mogę tutaj się zwrócić, i ważna sprawa do wszystkich, dla których ważna jest sprawa Unii Europejskiej, a przede wszystkim roli Polski w Unii Europejskiej, zachęcam do udziału w tych wyborach. Nie mówię, że zachęcam do głosowania na mnie, tylko zachęcam do tego, żeby 25 maja pójść i wybrać swoich reprezentantów, bo naprawdę ważne jest, kto będzie nas reprezentował w Unii Europejskiej. To nie mają być ludzie, dla których ważne są tylko apanaże i to, który odlatuje najszybszy samolot, tylko ludzie powinni tam iść, którzy mają odwagę walczyć o ważne dla nas sprawy. I gdyby mnie ktoś zapytał i pan zapytał, co jest dla mnie najistotniejsze, to są takie trzy segmenty. Pierwsza sprawa fundamentalna, no bo wartości. Wartości są sprawą fundamentalną. Ja jak rozmawiam z moimi przyjaciółmi, ale też z wyborcami, z dziennikarzami, to zadają sobie ludzie pytanie, czy nam, czy moim wyborcom się podoba ta Unia Europejska taka, jaka jest. Nie podoba się, ale dlatego trzeba iść i ją po prostu zmieniać. Nie możemy być poza Unią Europejską, będąc w Unii Europejskiej trzeba ją zmieniać. Trzeba walczyć odważnie o wartości chrześcijańskie. Trzeba odważnie przeciwstawiać się laicko-lewackim ideologiom. I to jest pierwsza rzecz. Z punktu widzenia na przykład Kamiennej Góry, to ważny jest rozwój. Rozwój taki, który służy człowiekowi. Unia Europejska dzisiaj się też musi nie podobać, bo właściwie to jest taka, można powiedzieć, wyspa szczęśliwości dla wybranych. To jest pogoda dla bogaczy. A więc bogaci się stają coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. Jest ogromny podział i dysproporcja między poszczególnymi ludźmi, między poszczególnymi miastami i między państwami. I my chcemy takiej Unii Europejskiej, która będzie te różnice zacierać, która będzie sprzyjała zrównoważonemu rozwojowi. I to jest bardzo istotne. Z tego wynika kolejny segment. To jest to, o czym dzisiaj już mówiłam wielu ludziom, rozmawiając z Kamiennogórzanami. Mi bardzo zależy na tym, żeby nasze dzieci, nasze wnuki nie musiały wyjeżdżać, żebyśmy nie zostali opuszczeni. I to nie jest tylko kwestia emocjonalna, że starsi ludzie zostają bez swoich dzieci i wnuków i tylko raz na jakiś czas przyjeżdżają na święta, ale też to jest sprawa rozwoju naszego państwa, żeby nasi młodzi ludzie pracowali tutaj na nasze emerytury, żeby tu w Polsce mogli się rozwijać. I to wszystko może wynikać z dobrego wykorzystania funduszy unijnych. Chodzi o to, żeby pieniądze, które do Polski niby trafiają, nie były przekazywane zagranicznym firmom na najdroższe autostrady świata, a polskie firmy, żeby bankrutowały. Żeby te pieniądze były tutaj dobrze wydawane, tak by powstawały miejsca pracy i żeby odejść od tego modelu wysp szczęśliwości, czyli iluś tam miast, które się rozwijają, a inne musiały po prostu upadać, musiały pustoszeć. Pani poseł, póki co to jeszcze pracujemy w Sejmie. Oj, pracujemy cały czas i dużo pracujemy. Zajmujemy się różnymi sprawami, począwszy jak zwykle od edukacji, spraw związanych z edukacją. Ostatnio reprezentowałam Klub Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o nowelizację ustawy o systemie oświaty. Dotyczyło to wprowadzania tak zwanych asystentów nauczyciela. Ja bardzo mocno przeciwko temu protestowałam w imieniu mojego klubu. Mówiłam, że to jest wyprowadzanie karty nauczyciela tylnymi drzwiami, że to jest absurdalna ustawa, jeśli nauczyciel o takich samych kwalifikacjach, takim samym przygotowaniu będzie zatrudniony w zupełnie innych warunkach pracy i może się okazać, że nauczyciel dyplomowany, zwolniony w innej szkole będzie asystentem nauczyciela stażysty. No, absurdalna zupełnie sprawa. Zajmuję się też finansami jednostek samorządu terytorialnego. Dzisiaj na moje biurko też trafiły pisma od przedstawicieli samorządów dotyczących niedofinansowania, szczególnie na zadania oświatowe samorządów. To rzeczywiście jest wielki problem,
ale ostatnio też zajmowałam się takimi sprawami jako przewodnicząca podkomisji do spraw finansów samorządowych, sprawami zadłużania się samorządów w parabankach. Zgłoszono do mnie takie bardzo niebezpieczne zjawisko, że kilkadziesiąt, nie wiadomo do końca ile, samorządów zadłuża się w parabankach. Co to znaczy? Oprócz tego, że korzysta z pieniędzy na dużym oprocentowaniu u bardzo niebezpiecznych instytucji finansowych, to jeszcze świadczy to dokładnie o tym, że te samorządy były w iluś tam miejscach, w normalnych bankach zostały odesłane, więc stan finansów samorządowych jest, no jest bardzo, bardzo trudny. Oczywiście zajmuję się też sprawami bieżącymi, no przychodzą do mnie ludzie z różnymi sprawami, walczę z wydobyciem uranu w naszym okręgu, ale też przychodzą takie sprawy bardzo, no prozaiczne, jak brak mieszkania, czy pomoc w tym, żeby otrzymać mieszkanie komunalne w trudnych sytuacjach. Często też przychodzą ludzie, żebym ich po prostu wysłuchała i też o tych sprawach rodzinnych, trudnych z ludźmi rozmawiam, bo nie zawsze tutaj może wejść instytucja i pomóc. No ostatnio stanęłam przez taką dramatyczną sytuację porwania dziecka przez męża czy ojca tego dziecka i też tutaj instytucje wydają się bezsilne, no i prośba do posła, żeby działał. Także spektrum działań jest bardzo duże, bardzo szerokie i jako poseł naprawdę mam co robić. Pani poseł, spytam się Pani jeszcze o tą drogę, czy bierze Pani udział, próbuje Pani coś robić? Pewien poseł w Lubawce powiedział, że nie bierze Pani udziału za bardzo w komisjach, nie chce Pani się spotykać. Cóż ja mam odpowiedzieć temu posłowi? Przypomnę, że to jako pierwszy poseł narobiłam rabanu, że są problemy z realizacją S3, kiedy tenże poseł mówił, że wszystko jest w porządku. Ja powiem tak, że ja nie spotykam się po to, żeby siedzieć i mówić po próżnicy, tylko proszę spojrzeć, ile jest interpelacji w sprawie S3 w moim imieniu. Ja zorganizowałam kilka dużych konferencji, natomiast takie siedzenie i opowiadanie, że się coś robi, nic nie daje. Ja Państwu obiecuję, jeśli chodzi o S3 i Państwo pamiętacie, dużą konferencję, właściwie jako pierwsza tutaj bardzo mocno zaprotestowałam i zebraliśmy przecież kilka tysięcy podpisów pod księgą argumentów dotyczącą budowy S3 albo zaniechania tej budowy. Pierwsze wykreślenie przez rząd Tuska budowy S3. To był duży protest powiatu i nie tylko powiatu, mieszkańców, dziennikarzy. Następna sprawa to była protestu, który i właściwie tego, że ja to zauważyłam i zrobiłam koło tego dużo szumu, to jest sprawa wykreślenia na rzecz obwodnicy Warszawy. I przypomnę, znaczy ja nie chcę jakby sobie przypisywać pewnych działań, których nie robiłam, ale ja cały czas na ten temat pracuję. Szkoda, że czasami niektórzy tu dziennikarze mnie o to nie pytają, ponieważ jako osoba, która mocno walczy, jestem zapraszana do OS3, do różnych ogólnopolskich mediów, a także regionalnych. W związku z tym, że S3 ma ogromne znaczenie dla Kamiennej Góry, ale ma także znaczenie na przykład dla Pomorza, ma znaczenie dla polskich portów, byłam proszona do Radia Szczecin o wypowiedzenie się w tej kwestii i też jakby powoływano się na moje protesty i działania w sprawie właśnie niedokończenia budowy S3, bo jeśli ona nie zostanie dokończona, jeśli ona się na pewnym momencie urwie, na przykład zatrzyma, to tak naprawdę nie spełni swojego zadania łączenia północy z południem Polski. Ona ma znaczenie dla nas, tak? Bo może spowodować powstawanie miejsc pracy. Mało tego, że sama autostrada i budowa jej, droga szybkiego ruchu ma znaczenie, to też ma znaczenie, co wokół takiej drogi powstaje, cała infrastruktura. To też, no, ale też łatwiejszy dojazd. Oczywiście, że wpływem protestów, które ja zainicjowałam, bo pan Kmiecik, bo o nim mówimy, pewien poseł twierdził i nawet napisał do mediów, że ja wymyślam, że drogi jest czy nie będzie, a ja powiedziałam, żeby raczej no, wziął pod uwagę, jakie są fakty, to nie wystarczy mówić. Ja zresztą nie chciałabym nikogo, znaczy ja nie przyjeżdżam tutaj, jak zauważyliście Państwo, i nikogo nie oskarżam, natomiast mogę mówić o swoich działaniach. Zauważyłam, że są problemy z budowaniem S3, z jej realizacją i wszystkich Państwa, łącznie dziennikarzy, na tą sprawę uczuliłam. Zostałam zaatakowana nawet przez to, że ja nie wiem, co się dzieje, proszę Państwa, wiem, co się dzieje i wiem, i że niestety jesteśmy jakby trochę tak traktowani jak popychadło, że nam jakby pewne rzeczy się nie należą jako małym miastom czy małym powiatom. Musimy o to walczyć, nie między sobą, tylko wspólnie o ważne dla nas sprawy. Pani poseł, kilka dni przed świętami. Jak spędzimy te święta?
jeszcze 3 dni pracuję mocno, a już od czwartku będę spędzała w gronie rodzinnym, jadę po rodziców, jadę, w piątek przyjedzie mój syn, no i będziemy wspólnie gotować i przygotowywać święta, ale też przygotowywać się duchowo, bo ten aspekt i wymiar duchowy tych świąt jest najważniejszy. Życzę Państwu jeszcze raz spokojnych, pogodnych i takich głębokich przeżyć duchowych w te święta, bo one nas po prostu umocniły i żebyśmy mieli siłę walczyć z różnymi trudnościami dnia codziennego. Pani poseł, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.